Witam serdecznie. Ostatnio zauważyłem, że część moich widzów chciałaby się nauczyć grać w Pokémon Showdown, czyli darmową grę przeglądarkową, ale ma z tym niemały problem. Dlatego właśnie postanowiłem nagrać dla Was poradnik, który ułatwi Wam zrozumienie podstaw. Od razu zapowiadam, że mówię tutaj tylko o podstawach. Jeżeli chcecie poznać bardziej tę grę, musicie sami się doedukować. Nie przedłużając, zaczynajmy! Jeszcze szybkie podziękowania dla tych dwóch wspaniałych panów za pomoc przy miniaturce do filmu. Na początek okienko gry. Wygląda ono następująco. Z lewej strony wybieramy format, jaki nas interesuje. Następnie drużynę, jeżeli mamy takową przygotowaną. Poniżej możemy oczywiście kliknąć przycisk do walki. Dalej mamy kreator drużyn, ranking najlepszych graczy, obserwowanie walki, która się aktualnie rozgrywa. Jeżeli chcecie zagrać z waszym ulubionym youtuberem lub kolegą, to możecie tutaj wpisać jego nick. W górnym prawym rogu wybieramy naszą ksywkę. Jeżeli chcemy, żeby nikt nie ukradł nam pseudonimu, klikamy w zębatkę i opcję Register. W tych polach oczywiście musimy wpisać dwa razy nasze hasło, a poniżej zgadnąć, jak się nazywa ten Pokémon. Możemy również zmienić awatar naszej postaci. Dalej mamy różne bariery wizualne, no to już według waszego uznania. Możemy blokować wiadomości prywatne oraz wyzwania, jeżeli ktoś nam zawraca gitarę. Istnieje wybór języka. Oczywiście bez polskiego. Z kolei na samym dole możemy zmienić nasze imię lub się wylogować. Załóżmy, że chcemy stworzyć drużynę. Klikamy w Team Builder, New Team, wybieramy sobie interesujący nas format, załóżmy OU, Add Pokémon i zaczynamy naszą zabawę. Jest 18 typów Pokémonów. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. Przykładowo, ogień działa super efektywnie na roślinę, czyli robi dwa razy większe obrażenia, ale słabo na wodę, czyli dwa razy mniej obrażeń. Niestety nie ma innego sposobu na nauczenie się tego, niż wkuwanie na pamięć lub korzystanie z tabeli efektywności. W Showdown są jeszcze pewne ułatwienia, ale o tym troszkę później. Każdy Pokémon może mieć jeden lub dwa typy, co wpływa na jego słabości. Jeżeli pierwszy typ naszego stworka ma jakąś słabość, którą rezystuje jego drugi typ, to ich moce się wyrównują. Na przykład Raticate dostanie od walczącego typu mocniej niż Pidgeot, bo typ latający dostaje od walczącego niezbyt efektywnie. Ruchy Pokémonów mają kilka cech. Każdy z nich ma określony typ, ale też moc, celność i PP, czyli liczbę użyć danego ruchu w ciągu jednej walki. Dla przykładu Aquatela możemy użyć 16 razy, a Airslasha 24. Dodatkowo wyróżniamy ich trzy podstawowe kategorie. Ataki fizyczne, ataki specjalne i statusy. Fizyczne korzystają ze statystyki ataku, specjalne ze special ataku, zaś statusy działają niezależnie od naszych statów. Dodatkowo wspomnę o zasadzie STAB, czyli Same Type Attack Bonus. Oznacza to, że każdy atak jest o 50% mocniejszy, jeżeli ma taki sam typ jak nasz Pokémon. Dla przykładu Mew z Gigadrainem zrobi mniejsze obrażenia niż Celebi z Gigadrainem, bo ma on podtyp Grass. Nasze Pokémony mają określone statystyki. Jeżeli nasz przykładowy Rhydon ma 130 ataku, to warto go uczyć fizycznych ruchów takich jak Earthquake, Fire Punch, Rock Slide czy Super Power. Jeżeli byśmy go zrobili z Flamethrowerem, Ice Beamem, Surfem czy Thunderboltem, to będzie działał o wiele słabiej, gdyż jego specjalny atak ma wartość tylko 45. Biorąc pod uwagę wspomniany wcześniej STAB, to Earthquake i Rock Slide zrobią w tym przypadku najwięcej obrażeń. Podczas budowania drużyny możemy wybrać maksymalnie 6 Pokémonów. Jeżeli chcemy, to możemy skorzystać z dodatkowych mechanik, takich jak Mega Ewolucja, Z-Krystale czy Dynamax, ale tylko jednym stworkiem podczas walki. W Pokémon Showdown istnieją tak zwane tiery, czyli ranking użytkowania danych stworków. Lista tierów wygląda następująco. Uber, OU, UU, RU, NU, PU, ZU, NFE, LC. Ubery to oczywiście najsilniejsze Pokémony, głównie legendarne, jak na przykład Groudon, Xerneas, Mewtwo. NFE to Pokémony, które nie są w pełni wyewoluowane, ale jednocześnie nie są też warte umieszczenia nigdzie wyżej, na przykład Ivysaur, Metapod, Nidorina. LC to pierwsze formy Pokémonów, czyli choćby Abra, Beldum, Diglett. Tiery OU, UU, RU, NU, PU i ZU to po prostu wszystkie inne poki, z których zazwyczaj się korzysta w walkach. Warto pamiętać, że nie tylko statystyki i ruchy definiują, kto gdzie się znajdzie. Przykładowo, dosyć słaby Pelipper o łącznej sumie statystyk 440 jest bardzo wysoko w rankingu. W przeciwieństwie do Sceptile'a, który ma sumę 530 statów,
a w chwili robienia przeze mnie tego filmu jest 3 tiery niżej. Na początku każdego miesiąca tiery na Showdown mogą się mniej lub bardziej zmieniać, w zależności od tego, z jakich poków gracze korzystają. Każdy Pokémon ma od 1 do 3 abilitek, które mogą drastycznie wpływać na walkę. Najpopularniejsze z nich to choćby Intimidate, Drizzle, Regenerator, Levitate czy Sturdy. Niektóre wzmacniają nasze ataki, inne osłabiają przeciwników i tak dalej. Żeby wiedzieć, co która robi, polecam po prostu czytać ich opisy, bo innej opcji nauki nie ma. Każdy Pokémon może trzymać jakiś item, który również ma ogromne znaczenie. Dobrze dobrane przedmioty mogą absolutnie zaskoczyć przeciwnika lub zapewnić nam większe szanse na przeżycie. Zaprezentuję najpopularniejsze z nich, ale pamiętajcie, żeby dokładnie czytać ich opisy. Assault Vest daje plus 50% do spec defa, ale nie możemy używać żadnych statusów. Choice Band daje plus 50% do ataku, ale możemy używać tylko jednego ruchu. Choice Scarf daje plus 50% do szybkości, ale możemy używać tylko jednego ruchu. Choice Specs daje plus 50% do spec ataku, ale możemy używać tylko jednego ruchu. Eviolite daje plus 50% do defa i do spec defa, ale działa tylko na Pokémony, które mogą jeszcze ewoluować, np. na Chansey czy Dusclopsa. Focus Sash. Jeżeli mamy pełne zdrowie, to ten przedmiot gwarantuje nam przeżycie ataku przeciwnika na 1 HP. Heavy Duty Boots całkowicie niwelują działanie Entry Hazardów. Leftovers. Na końcu każdej tury odzyskujemy część zdrowia. Life Orb. Zadajemy o 30% większe obrażenia, ale płacimy za to odrobiną zdrowia przy każdym wykonanym ruchu. Metronome. Jeżeli używamy po raz kolejny tego samego ruchu co w poprzedniej turze, to jest on odrobinę mocniejszy. Quick Claw. Mamy 20% szans na ruszenie się szybciej od przeciwnika. Rocky Helmet. Zadaje obrażenia przeciwnikowi, gdy ten nas dotknie. Wide Lens daje plus 10% do celności. Budując drużynę, możemy wpływać na następujące statystyki naszych Pokémonów: punkty zdrowia, atak, defensywa, specjalny atak, specjalna defensywa i szybkość. W jaki sposób? To proste. Używamy do tego punktów EV. Możemy użyć maksymalnie 252 na statystykę, a wszystkich mamy łącznie 508. Dużo osób na początku popełnia błąd, który ja również mam za sobą, czyli wrzuca po trochu do każdej statystyki, co jest bardzo niemądre. Weźmy na przykład Aerodaktyla. Warto go zrobić pod szybkość i fizyczny atak. Więc wrzucamy mu po 252 w te statystyki. Zostaje jeszcze 4, więc można dorzucić do HP, bo w to zawsze warto co nieco inwestować. Będzie on działał o wiele lepiej, niż gdyby coś z jego szybkości poszło choćby w obronę. Z kolei przykładowy Machamp jest raczej wolny, więc punkty EV warto rozłożyć mu w ataku i na przykład w HP lub w defensywie. Pokémony mają tak zwane natury. Wpływają one na nasze statystyki i warto zwrócić na nie uwagę. Część z nich jest neutralna i nic nie robi, ale niektóre mają naprawdę ogromne znaczenie. Prosty przykład. Najszybszy aktualnie Pokémon w grze, czyli Regieleki, dzięki EV-kom może mieć 499 szybkości. Jeżeli będzie miał naturkę przyspieszającą go, to szybkość dochodzi aż do 548. Każda naturka coś ulepsza i coś pogarsza, z wyjątkiem HP. Gdyby nasz Regieleki był robiony pod szybkość i pod specjalny atak, to warto użyć naturki Timid, która wzmacnia speed na rzecz fizycznego ataku. Jeżeli nie chcecie uczyć się naturek na pamięć, można je łatwo wstawiać za pomocą znaków plus i minus. Podczas tworzenia drużyn warto przygotować się na wszystko. Polecam mieć coś, co korzysta z ataków fizycznych, coś od ataków specjalnych, coś od przyjmowania obrażeń itd. Jeżeli nie jesteście pewni, czy wasza drużyna zadziała, kliknijcie sobie przycisk Validate na górze. Pamiętajcie, żeby wcześniej wybrać odpowiedni format. W tym przypadku Blastoise nie może się nauczyć Flamethrower. Dzięki walidacji wiem, że należy to szybko zmienić. Istnieje 5 statusów, które mogą zostać nałożone na Pokémony. Sleep sprawia, że nie możemy się ruszyć przez kilka tur. Da się wówczas użyć kilku ruchów, takich jak Sleep Talk lub Snore, ale to takie sytuacyjne momenty. Burn obniża fizyczny atak o 50% i zadaje nam delikatne obrażenia co turę.
ten status nie działa na Pokémony ogniste. Paraliż obniża szybkość o 50% i w każdej turze mamy 25% szans na niewykonanie ruchu. Ten status nie działa na Pokémony elektryczne. Freeze działa podobnie jak Sleep, ale nie możemy wykonać absolutnie żadnego ruchu i nie ma reguły co do tego, jak długo będziemy zamrożeni. W każdej turze mamy 20% szans na pozbycie się tego statusu. Istnieje kilka ruchów, które mogą nas rozmrozić, jak na przykład Flare Blitz czy Scald. Lodowe Pokémony są odporne na ten status. Poison zadaje jednakowe obrażenia co turę, a w przypadku wariantu Bad Poison w każdej następnej turze dostajemy od trucizny coraz mocniej. Ten status nie działa na Pokémony trujące i stalowe. W grze występuje kilka warunków pogodowych. Słońce wzmacnia ruchy ogniste i osłabia wodne. Deszcz wzmacnia ruchy wodne i osłabia ogniste. Grad. Wszystkie Pokémony oprócz lodowych dostają obrażenia co turę. Burza piaskowa. Wszystkie Pokémony oprócz kamiennych, ziemnych i stalowych dostają obrażenia co turę. Dodatkowo Pokémony kamienne dostają plus 50% do spec defa. Bardzo często ludzie korzystają z tak zwanych entry hazardów. Mamy wśród nich spikes, które możemy rozłożyć maksymalnie 3 razy i zadają obrażenia przeciwnikom, toxic spikes, które zatruwają przeciwników i możemy je rozłożyć maksymalnie 2 razy, sticky web, które obniżają szybkość przeciwników, stealth rock, które robią obrażenia w oparciu o podatność na ruchy typu kamiennego. Już tłumaczę, o co chodzi. Załóżmy, że Charizard jest bardzo podatny na kamień, więc stealth rocki zrobią mu bardzo dużo obrażeń, w przeciwieństwie do na przykład Excadrilla. W grze istnieje kilka rodzajów tarcz. Oto najważniejsze z nich. Reflect, który zmniejsza obrażenia zadawane przez ataki fizyczne. Light Screen, który zmniejsza obrażenia zadawane przez ataki specjalne. Aurora Veil, który łączy Reflect i Light Screen, ale da się go uruchomić tylko podczas gradu. Magic Code odbija jednorazowo statusy. Jeżeli podczas walki macie jakiś problem, to warto korzystać z prostych komend. Najważniejszy z nich to /data oraz /weak. Jeżeli po zakończonej walce chcemy komuś udostępnić jej zapis, klikamy nie download replay, a upload and share. Wówczas pojawia nam się okienko z linkiem. Możemy to skopiować, możemy tam po prostu wejść i obserwować ten wybitny pojedynek. Jeżeli nie przeszkadza Wam oglądanie filmów po angielsku, to chciałbym polecić 3 świetnych poketuberów, którzy regularnie wrzucają filmy z Pokémon Showdown. Można się od nich naprawdę bardzo wiele nauczyć. PokiAim MD, Blender i Lord Envy. Z kolei, jeżeli ogarniacie już podstawy i chcecie pooglądać jakieś ciekawe taktyki, bardziej lub mniej głupie, to polecam oczywiście mojego szanownego kolegę Papę Garbodora, a także Sacred Skya oraz Weedle Tweenydle. Linki do wszystkich twórców znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że tutorial okazał się przydatny. Jeżeli w filmie pojawiło się jakiekolwiek niedociągnięcie, to proszę napiszcie w komentarzach pod tym materiałem. Na pewno ktoś odpowie na Wasze ewentualne pytania. Czy to ja, czy to po prostu ludzie, którzy ogarniają grę. Zachęcam Was też do obserwowania mnie na Instagramie, a także do dołączenia do mojego Discorda, do których oczywiście linki macie w opisie. Serio, tam dołączcie, bo jest bardzo fajnie. A jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie rozgromić butonu odłapkowania i ewentualnie zasubskrybować mój kanał, żeby nie ominąć następnych filmów. Do zobaczenia w następnym materiale.